Pomyślałam sobie, że nasza lwowska archidiecezja musi mieć jakieś szczególne względy Pana Boga, skoro od początku jej istnienia posyła do nas takich niezwykłych pasterzy, takich szczególnych ludzi o wielkim sercu, ogromnej wierze, ludzi prawdziwych, bożych, tych, którzy naprawdę są pasterzami swojego ludu, niosą razem z nimi ich krzyż, współczują ich nędzę i biedzie, prowadzą ich ku Bogu. I dzisiaj stoimy tutaj w tej bazylice, patrzymy na Ciebie, następcę tych wielkich ludzi, tych świętych i błogosławionych i modlimy się o to, abyś w zdrowiu, darzonym łaskami i wszelkimi potrzebnymi Tobie rzeczami byłeś tym pasterzem, który troszczy się o swój lud. Modlimy się o to, aby w każdym dniu Twoja posługa przynosiła te ogromne owoce, które w przeciągu tych wielu lat możemy widzieć. Niech się przymnażają. Niech służą większej chwale Bożej, pożytkowi naszej archidiecezji i naszemu wspólnemu dobrowi. Niech Bóg błogosławi. Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka naszego Boga, trzyma Cię w swojej opiece i nigdy, nigdy nie opuści Ciebie, nawet w najtrudniejszych chwilach. A my obiecujemy modlitwę i wszelkie wsparcie.